Witajcie w pierwszym odcinku serii Pokochać Matematykę. Dzisiaj zajmiemy się liczbą 1089. Wykonując pewne operacje na liczbach trzycyfrowych, zawsze uzyskujemy wynik 1089. Jedyny warunek to, aby liczba trzycyfrowa składała się z takich cyfr, aby pierwsza i ostatnia cyfra różniły się od siebie. Weźmiemy dla przykładu 123. Odwrócimy kolejność. Od większej odejmiemy mniejszą. Mamy wynik 198. Ponownie odwracamy kolejność. I dodajemy je do siebie. W wyniku uzyskujemy 1089. Będzie tak za każdym razem, gdy w liczbie trzycyfrowej pierwsza i ostatnia cyfra różnią się od siebie. Wytłumaczenie i więcej ciekawostek znajdziecie w książce Pokochać Matematykę.